inflacja skacze, stopy procentowe są podwyższane, odczuwasz to? Nie, bo nie mam kredytu. A inflację odczuwasz? Wiesz co, odczuwam, wróciłam właśnie dzisiaj z wakacji, bardzo odczuwam. Z jednej strony się cieszyłam tym, że jest tak mało osób, bo faktycznie bardzo mało ludzi wyjechało na wakacje w Polsce. Z badań wynika, że 7% Polaków będzie spędzało wakacje w Polsce. Wróciłam właśnie dzisiaj z Mazur i dało się to odczuć. Pływaliśmy z przyjaciółmi łódką i nigdy nie było tak mało osób na Mazurach jak w te lato, jak na ten początek lata. I to było bardzo odczuwalne. Jeżeli chodzi o mój budżet domowy, jestem tak zabezpieczona, inwestuję swoje pieniądze, bardzo mądrze do tego podchodzę. Oczywiście zdaję sobie sprawę, jak idę do sklepu, ile coś kosztuje, a ile coś kosztowało i widzę, że jest to droższe, ale na tyle mam stabilną i bezpieczną sytuację, że jeszcze nie spędza mi to snu z powiek. Powiedziałeś, że inwestujesz. Jaki rodzaj inwestycji dla Ciebie jest najlepszy? Słuchaj, dywersyfikacja portfela konkretna. Mhm. Generalnie przeróżne rzeczy, więc nie wiem, czy mam Ci... A skąd się u Ciebie to wzięło? Wiesz co, ja generalnie byłam zawsze umysłem ścisłym, wbrew pozorom, i zawsze uwielbiałam taką branżę finansów, różnych inwestycji, funduszy, obligacji. Mam też znajomych, którzy też się tym zajmują i od dłuższego czasu to robię, więc tak naprawdę jestem zabezpieczona. Mogłabym spokojnie nie pracować w TVN-ie. W inwestycjach zdarzają się spadki, jak na nie reagujesz? Tak. No to niestety smutkiem. Zdarzyło się parę rzeczy trafić, ale z drugiej parę rzeczy nie trafić, ale z drugiej strony na innych zyskałam, więc tak czy siak bilans wychodzi na plus, więc z tego powodu się bardzo cieszę. Czyli takie krótkie podsumowanie, ty pracujesz, bo chcesz, a nie, bo musisz zarabiać. Bo to prawda. Że jesteś zabezpieczona, tak. I to chyba najbardziej komfortowa opcja, nie? Tak. Że chodzisz, no wiesz, bo co, nie mamy kredytu, zarówno ja, ani mój mąż, ani wspólnego nie mamy. Mamy różnego rodzaju również mieszkania, które wynajmujemy, więc jesteśmy zabezpieczeni. Businesswoman, dziękuję bardzo. No, trzeba. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci bardzo.